Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Dzisiejszy film miał być zupełnie inny niż się pojawił. Generalnie od kilku dni przygotowuję wideo o naszym kombinezonie, naszym plecaku, jego technologiach, ulepszeniach. Zajmuje to dosyć dużo czasu, ponieważ szukałem najlepszych ulepszeń, a jest tego masa, ale to nie o tym w tym filmie. Czemu się zmienił? Ponieważ w uniwersum No Man's Sky'a wydarzyło się coś, co dotąd nie miało miejsca. Mianowicie znaleziono najlepszy frachtowiec. Jest to frachtowiec strażników z 4 doładowanymi slotami obok siebie. Coś takiego jeszcze nie miało miejsca, więc musimy na niego zapolować. W pierwszej części postaramy się zdobyć myśliwiec z miniaturki. W drugiej części lecimy po frachtowiec. Także do rzeczy. Myśliwca będziemy szukać w galaktyce Eisentam. Jak się tam dostać, zaraz wam powiem. Jest też w poprzednich filmach, ale tak pokrótce sobie przypomnimy. Oczywiście pierwsze co, musimy wylecieć w kosmos, wezwać anomalię i stamtąd skoczymy sobie bezproblemowo do galaktyki Eisentam. Także widzimy się na anomalii. Właśnie wylądowałem na anomalii i coś zauważyłem. Nie zapomnijcie o wyłączeniu trybu multiplayer, ponieważ tego myśliwca może nie być, wiadomo, nie tylko my chcemy go zdobyć, może być różnie. Także przy polowaniu na myśliwiec, zarówno jak i na frachtowiec, wyłączamy tryb multiplayer. Skoro już jesteśmy w anomalii, chciałbym sprawdzić jeszcze jedną rzecz, ponieważ jeden z was pisał mi, że jest problem właśnie z misjami w Nexusie na żywe srebro. No niestety, jeśli chodzi o mnie, no nie mam tego błędu. Także jeżeli to nie jest tak, że po prostu wszystkie misje w dniu dzisiejszym zrobiłeś na żywe srebro i musisz poczekać po prostu do kolejnego dnia, no to jest jakiś błąd, który na pewno w najbliższym czasie zostanie naprawiony. Ja miałem podobnie znowu z mapą galaktyki, gdzie mi nie pokazywało tych spaczonych planet. Więc myślę, że to kwestia kilku dni. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to kwestia kilku dni i powinni to naprawić. Jak widzicie, nawet przeładowywać nie trzeba. Wszystkich chłopaków i dziewczyny, które tu latały, po prostu znikłem jednym kliknięciem. Teraz musimy się udać tylko do dużego teleportera. I skaczemy do Perfect Perk Cafe. Jak sobie ją włączymy, zobaczcie, że jest ona w galaktyce Einstein. Także nie trzeba żadnych kombinacji, cudów, wianków. Lecimy. Kiedy jesteśmy w Eisentam, wystarczy znaleźć jeden z portali i nim skoczyć na właściwe koordynaty. Tutaj wkleję filmik, jak najłatwiej odnaleźć portal, a ja po prostu
skoczę do swojego, który w tej galaktyce już posiadam. Wylądowaliśmy na jałowej planecie. Ogarnijmy sobie teraz koordynaty do tego statku. Będzie to plus 11,15 na minus 19,27. Przełączymy się na widok według ze środka statku. Profilaktycznie. Robimy save'a. No i szukamy naszego ciekawe, czy można tego robala złapać. Fajnie by było na takim pojeździć po planecie, w zasadzie polatać. Dobrze, ale rozejrzyjmy się, czy mamy tu jakieś bazy. Nic nie widać, więc będziemy musieli chyba na koordynaty polecieć. Ja postaram się postawić tam punkt zapisu. Plus 11,15. Pierwsze nam rośnie, drugie spada. Jak widzicie, jeżeli nie mamy żadnych punktów odniesienia, po prostu najpierw trafiam na pierwsze współrzędne, później szukam drugich, starając się w miarę utrzymywać te pierwsze. Jak najprościej go znaleźć? Włączyć tryb foto. Powiem wam, że naprawdę z kokpitu go nie widziałem. No dobrze, wylądujmy i obejrzyjmy sobie dziada. Sobie tylko zmienię statek, bo nie chcę wymieniać naszej eski. Generalnie silniki ma bardzo podobne do utopii Speedera. W jakiś sposób mnie to urzekło. No zobaczmy, jak to wygląda od środka. Jest to niestety klasa C, nie jest to żadna SK ani inne cudo. No ale podniesienie ich na SK nie jest jakiś większy problem. Tutaj kieruje się już tylko i wyłącznie wyglądem jego, nie jego osiągami, że tak powiem. Generalnie to, co mnie w nim urzekło, to właśnie silniki bardzo zbliżone do Utopia Speedera plus rozłożenie skrzydeł. Typowy statek bojowy, bo powiedziałbym. Można z niego niezłe latadło zrobić. Jeżeli ktoś by chciał, strzelę tutaj punkt zapisu. Wam już będzie wtedy trochę łatwiej go znaleźć. No dobrze, a teraz przejdźmy do konkretów, czyli do frachtowca Sentineli z 4 slotami ulepszonymi obok siebie. No dobra, a teraz przejdźmy do naszego głównego tematu filmu,
czyli spróbujemy zdobyć frachtowiec Sentineli z 4 doładowaniami obok siebie. Jesteśmy z powrotem w galaktyce Euklidesa, no i lecimy z glifami. Wylądowaliśmy na planecie Nagonis Dzuzch. Jest to gorąca planeta. Jest to też system, w którym będziemy polować właśnie na frachtowiec Sentineli. I co? Musimy wylecieć w kosmos. Teraz dość istotna sprawa. Nim wyskoczycie z tego układu, wyłączcie w opcjach w poziomie trudności walkę w kosmosie. Czemu to robimy? Bo nie chcemy, żeby w razie czego po pierwszym skoku wyskoczyła nam bitwa o frachtowiec. My chcemy walczyć w tym układzie, a może się zdarzyć tak, że zaraz po tym skoku by mi się odpaliła, ponieważ tych skoków już kilka wykonałem. Także profilaktycznie warto to wyłączyć. Zapamiętajcie sobie, z którego układu startujecie. Jest to Sarabir 1 i tutaj właśnie będziemy chcieli walczyć. Także skoczmy sobie gdziekolwiek indziej. Dodatkowa informacja. Musi być to układ zamieszkany, żeby była tam stacja kosmiczna, żebyśmy mogli zrobić punkt zapisu. Wykonaliśmy nasz skok. Teraz zasuwamy na stację kosmiczną i robimy save'a. Dlaczego tak ważne jest, żeby zasejwować? Robimy to po to, żeby móc wczytać grę w momencie, kiedy przy kolejnym skoku nam się pojawi bitwa i móc skoczyć do układu, w którym chcemy walczyć. Także teraz odblokowujemy w ustawieniach walkę w kosmosie. Może być standard, może być wrogi, minimalnej nie polecam, bo nie wiem, czy na niej zadziała. No i robimy zapis. Zapisano punkt odtworzenia. Mamy zrobiony punkt zapisu, więc ruszamy teraz szukać bitwy. Pamiętajcie, żeby nie oddalać się od galaktyki, w której chcemy walczyć. Od systemu, przepraszam, nie galaktyki, bo w galaktyce jesteśmy cały czas w galaktyce Euklidesa. Także będziemy walczyć w Sarabir, więc skoczmy sobie na przykład tutaj, żeby być dość blisko, tak żeby jednym skokiem móc do niego wrócić. No
No i ponownie lecimy na stację, robimy punkt zapisu. Pamiętajcie o tym, że żeby wywołać bitwę o frachtowiec, potrzeba 5 skoków między systemami plus minimum 3 godziny gry. Jest to taki cooldown między bitwami o frachtowiec. Także jeżeli powiedzmy, że 3 godziny sobie graliście, coś budowaliście, zrobiliście 4 skoki, to przy 5 pojawi wam się bitwa o frachtowiec. Także miejcie to na uwadze. Punkt zapisu zrobiony i dalej szukamy bitwy. Tak jak mówię, nie oddalajcie się od systemu. Skoczmy sobie tutaj. Mamy informację, wykryto bitwę. Zamiast tutaj walczyć, wczytujemy nasz ostatni zapis. Jesteśmy z powrotem i wiemy, że nasz następny skok będzie skokiem do układu, w którym zostanie wykryta bitwa, dlatego też skaczemy do naszego układu startowego. No i pięknie, wykryto bitwę, ale my walczyć nie chcemy. Zamiast tego lecimy na stację i tworzymy punkt zapisu. Punkt zapisu zrobiony. Czas poszukać naszego frachtowca. Już z daleka widać. Teraz jedyne co, to musimy sprawdzić, jakie jest on klasy. Tutaj słów kilka o jego budowie. No jest to trochę nietrafione, ponieważ te anteny przeszkadzają przy wylocie, ale jest szansa na to, że zostaną usunięte. No, miejmy nadzieję. No i wysiadamy i sprawdzamy klasę naszego frachtowca. Nie najgorszy start, klasa B, ale my chcemy S-kę. Czyli wczytujemy punkt odtworzenia, który zrobiliśmy na stacji i sprawdzamy ponownie. Thank you.
Wciąż klasa B, czyli powtórka. Pamiętajcie, żeby nie wczytywać autozapisu, tylko punkt odtworzenia. Klasa A jest coraz lepiej. No i w końcu mamy naszą S-kę. Sobie obejrzyjmy, jak to wygląda od środka i czy faktycznie wszystkie sloty będą obok siebie. Pamiętajcie, że musicie się uzbroić w dość dużo cierpliwości, ponieważ jest to system trzygwiazdkowy, także jest tylko 2% szans na to, że wypadnie właśnie S-ka. Proszę bardzo. 4 sloty obok siebie. Także możemy zrobić z niego niezłą rakietę, jeśli chodzi o zasięg hipernapędu. Dodatkowo musicie się uzbroić w 178 milionów. No, sporo cierpliwości, tak jak mówiłem. Mi zajęło to 10, może 15 minut. Co w sumie dużo nie trzeba. Kilkanaście do kilkudziesięciu minut czasu, trochę cierpliwości, 178 milionów i możemy mieć na chwilę obecną najlepszy frachtowiec klasy S Sentinelów z 4 slotami ulepszonymi obok siebie. Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.